Po raz kolejny biurokraci z ONZ wygłosili pochwałę zabijania dzieci w łonach matek. Oczywiście te krwiożercze deklaracje maskowali twierdzeniami, że chodzi im o prawa kobiet. Zwyrodnialcy z ONZ i Unii Europejskiej prawo do zabijania dzieci nazywają prawem podstawowym, czyli fundamentem innych praw. A jakież to inne prawa można wywieść z prawa do zabijania najsłabszych? Prawo do zabijania wszystkich ludzi, którzy nie potrafią się obronić. I właśnie to obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach w krajach demokratycznego Zachodu, gdzie zabija się coraz więcej starych i chorych, którzy nie potrafią się obronić. Ci sami biurokraci, którzy domagają się prawa do zabijania najsłabszych, jednocześnie kategorycznie się sprzeciwiają karze śmierci wobec najbardziej zwyrodniałych morderców. Wygląda na to, że w krajach, które porzuciły chrześcijaństwo, to mordercy piszą prawa dla morderców.